Oddaję głos Państwu. Radny Wojtek Kotkowski, proszę bardzo. Ale tak, jednym ręku muszę mieć okulary, drugim. Okulary trzeba założyć. Proszę Państwa, 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy województwa mazowieckiego, w którym zostały przekroczone poziomy, w którym został przekroczony poziom docelowy benzopiren w powietrzu. Benzopiren jest to taka substancja, która jest, jakby to powiedzieć, bardzo rakotwórcza. Dopuszczalny poziom jest chyba od 0,85 do 1. U nas na terenie, jak widać, naszej gminy, naszego miasta jest to od 2,5 do 3,5. W związku z tym został ogłoszony program, który ma naprawić. To ten program ma obowiązywać do 2024 roku, czyli przez najbliższe 10 lat, ale na Radę Miejską, na Burmistrza nakłada tutaj pewne obowiązki związane z działaniami doraźnymi. I można skorzystać z dofinansowania, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o środki doraźne. Wnioski są już w tej chwili przyjmowane od 18 marca do 29 września i program się nazywa Kawka, składa się to do FOŚ-u. Ale w kontekście tych właśnie działań doraźnych chciałbym tutaj poruszyć pewną sprawę, która dotyczy w tej chwili naszego miasta, a jak to się wpisuje w ten problem, który został tutaj poruszony, chodzi mi o firmę Tymkomek Wyszkowie. Generalnie rzecz biorąc, docierają do niej sygnały, które świadczą o tym, że poziom emisji gazów, które powinny być oczyszczalne, a które się dostają do atmosfery bez oczyszczenia, jakby to nie przekracza wszelkie dopuszczalne normy. W związku z tym chciałbym się zwrócić tutaj do pana burmistrza Wyszkowa. No teraz muszę sobie te okulary założyć. Pożyczę ci. Gogle? Tak. Teraz tak. Organy ochrony środowiska, starosta. Starosta jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach. I tutaj chodzi o wydanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów emisji. Chciałbym się zwrócić do pana burmistrza z prośbą, by zwrócił się do pana starosty. Po prostu, żeby z taką decyzją w sprawie firmy Cynkomet się zwrócił. To by nam wyjaśniło jakby też wiele kwestii, które do mnie docierają, a tak naprawdę gdyby ten pomiar został zrobiony, byśmy mieli po prostu praktyczną wiedzę na temat, jak jest naprawdę. Dziękuję bardzo.